Odnawialne źródła energii. Energia to inaczej zdolność do działania. Potrzebują jej zarówno organizmy żywe, jak i maszyny. Człowiek czerpie energię z jedzenia, dzięki czemu może pracować, uczyć się, biegać czy chodzić po drzewach. Działalność człowieka pochłania coraz więcej energii. Prąd daje nam światło. Może służyć do ogrzewania pomieszczeń lub wody. Uruchamia wszelkie urządzenia elektryczne. Do wytwarzania energii możemy wykorzystywać źródła odnawialne lub nieodnawialne. Ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny to surowce, które należą do źródeł nieodnawialnych. Według prognoz naukowców zasoby ropy naftowej wyczerpią się w ciągu 40 lat. Gaz zużyjemy za lat 60, a węgla wystarczy nam jeszcze na 200 lat. Korzystanie z energii nieodnawialnej przyczynia się do zatruwania powietrza i stoi w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój dąży do zaspokojenia potrzeb materialnych, gwarancji dobrej jakości życia ludzi, zarówno dziś, jak i w przyszłości, przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Czy mamy jakąś alternatywę? Czy są źródła energii, które się nigdy nie wyczerpią? Do których mamy nieograniczony dostęp? Które są czyste i zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju? Tak! To woda, wiatr, słońce, energia wnętrza Ziemi i biomasa. Energia wody wykorzystywana była dawniej w młynach wodnych. Dziś najczęściej korzystają z niej rzeczne elektrownie wodne. Na świecie wykorzystuje się również energię wód morskich, pływów, fal i prądów morskich, a także różnic temperatur w głębinach mórz. Energia wiatru wprawia w ruch turbiny nowoczesnych wiatraków, co pozwala na produkcję elektryczności. Energię słońca można wykorzystać na dwa sposoby. Zamieniając ją na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz wykorzystując energię cieplną, zbieraną przez kolektory słoneczne do produkcji ciepła. Biomasa to cała dostępna na Ziemi materia organiczna. Energię można pozyskiwać z drewna, słomy, ziarna, roślin energetycznych, odpadów organicznych, olejów roślinnych. Energię z biomasy uzyskuje się w procesie spalania, ale także zgazowania, fermentacji czy w innych reakcjach chemicznych. Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi, zamknięta w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny w skorupie ziemskiej. Energię tę wykorzystuje się dzięki elektrowniom geotermalnym lub pompom ciepła. Dbajmy o naszą planetę, dostosowując styl życia i wzrost gospodarczy do wydolności środowiska naturalnego.